Przed nami ciągnie się główna mogiła. Przeszywa ją wąwóz wykopany wzdłuż pokładu trupów leżących zwartą i zlepioną masą jeden na drugim. Tu wychyla się ze ściany ręka bezwładna, ówdzie zwisają nogi. W miejscu, gdzie odkryta jest wierzchnia warstwa zwłok, jest postać związana sznurem. Ta zdaje się żyć jeszcze dramatem przedśmiertnej walki. Wynoszą wskazanego przez nas trupa. Rosły, barczysty człowiek z emblematami rotmistrza. Mundur niezniszczony, buty prześliczne, warszawskie. Twarz, woskowa maska. Coś kurczy się w nas i drży, gdy profesor Paro ruchami noża odłącza głowę od ciała i skalpuje ją, aby wskazać na wlot kuli w tyle głowy i wylot jej ponad czołem. A teraz nożyczki tną mundur i poszukują papierów. Są. Poklejone i nadżarte jadem. Mało czytelne. Wśród nich kartka z częściowo czytelnym adresem wysyłającego. Zielińska. Powiat Grodziec. Wieś. Już nie pomnę jaka. I dalej. Drogi mężu. Jeszcze kogoś? Pyta profesor. Nie. Nie. Wystarczy. Ferdynand Gettel, pisarz, świadek ekshumacji niemieckiej. Katyń Promemoria. Zapal światło pamięci.